W języku greckim takie słowo, anomia, odnosi się też do antychrysta. Syn nieprawości, człowiek nieprawości, syn zatracenia. W drugim liście do saloniczan właśnie tak jest nazwany antychryst i jest również scharakteryzowany jako ktoś, kto będzie się wynosił ponad Boga, a nawet zasiądzie w miejscu Boga, będzie próbował imitować Boga, bo to tylko, żeby ludzie nie mieli nic wspólnego z Chrystusem, więc będzie podawał się za kogoś takiego jak Chrystus, stąd nazywamy go antychrystem. Ten, który stoi przed Chrystusem, jakby zasłaniając Chrystusa, nie tylko sprzeciwiając się mu. Jezus chce chyba nam pokazać, że ogromnym niebezpieczeństwem jest doskonała imitacja świętości, taka zewnętrzna doskonała imitacja bycia religijnym. Że może być to pułapką dla człowieka, bo człowiek nie będzie wtedy widział potrzeby nawrócenia, nie będzie widział swojego grzechu, bo będzie, pan idealny pod każdym względem idealnie zakłanany. Samo zakłananie uniemożliwia usprawiedliwienie. Gdy człowiek nie widzi swojego grzechu, nie chce go widzieć, nie chce go nazwać, to to tak czasem nazywamy właśnie ja tego nie uważam za grzech, albo to nie jest grzechem. To jest bardzo niebezpieczna droga. Droga do miłości Boga, droga do usprawiedliwienia jest drogą prawdy. Czyli nazywamy rzeczy tak, jak Bóg je widzi, a nie jak nam się wydaje. I żeby człowiek miał nawet siedem razy na dzień upaść w grzech ciężki. Ale za owa razy powie Bogu, upadłem w grzech ciężki, w grzech śmiertelny i wyzna to, nazywając rzeczy po imieniu, jest usprawiedliwiony. Jezus ktoś inny może popełnił tylko raz grzech śmiertelny i to przez całe życie, może tylko raz. Ale nie nazwał go grzechem. I to jest nieprawość. Nieprawość to coś więcej niż grzech. To uznanie zła za dobro. Samo usprawiedliwienie. A my wiemy, że odkupienie Jezusa to jest usprawiedliwienie. To znaczy, że Bóg czyni nas sprawiedliwymi przez Jezusa, przez jego czyny. Tylko na tej podstawie, że my wyznajemy swoją, swoją grzeszność. Więc on nam daje swoje przebaczenie, usprawiedliwienie. Jeśli ja nie widzę grzeszności w sobie, to ja nie mogę być usprawiedliwiony czy nie mogę być zbawiony. Bo ja sobie powiedziałem, ja nie mam grzechu. I koniec. On już jest nie do przebaczenia. I na zewnątrz mogę być bardzo błyskającym doskonałością, ale wewnątrz ukryta jest nieprawda. Samo zakłamanie. Wydaje się, że nikt z nas nie stoi wobec takiego niebezpieczeństwa tego typu, a przecież zobaczcie, pierwszym odstępcą od Boga to nie był Homo erectus czy Homo robustus, jakiś nieudoskonalony, nieudoskonalony ewolucyjnie jeszcze praczłowiek, tylko anioł. I to nie jakiś byle jaki anioł. Tylko anioł stręc najbliżej Boga Szefar, który starał się być imitacją Boga, ukrył w sobie nie, swoją niewierność wobec Boga. Sam siebie zakłamał. Albo, kim był Adam i Ewa? Bez względu na to, jak się oni nazywali, gdzie oni żyli, na jakiej szerokości geograficznej, Biblia chce powiedzieć, że byli to ludzie, którzy nie mieli grzechu. Byli doskonali. I właśnie oni stracili raj. Mieli doskonałe poznanie Boga. Nie będę wchodził w szczegóły, kiedy to było 20 tysięcy lat temu, czy 30 tysięcy lat temu, czy może 10. Nieważne. Ważne jest to, że to była grupa ludzi, albo para ludzi, albo może jeden człowiek. To, że spośród wielu innych jednostek żyjących w tamtej epoce mieli doskonałe poznanie Boga. I właśnie oni odstąpili od Boga. Kiedy Biblia mówi o szatanie, na przykład u Ezechiela w 28 rozdziale, to mówi o tym szatanie w taki sposób dość mistyczny, w ten sposób. Byłeś odbiciem doskonałości Boga, niezrównanie piękny, aż znalazła się w Tobie i znowu tutaj tekst biblijny mówi nieprawość. Na czym ona polegała? A na tym, że szatan. Sam siebie zakłamał. Uznał siebie za takiego jak Bóg, za bezbłędnego. Bóg dopuszcza w historii działanie kogoś takiego, jak Antychryst czy Satan, aby sprawdzić i ujawnić wszystkie te dusze, które żyją w samozakłamaniu. Wkłada taki magnes nieprawości w historię, który ma na imię szatan albo antychryst i ci wszyscy, którzy podobni są do niego, ściągają wtedy do niego. Dzięki temu oczyszcza resztę populacji z niewłaściwych osób. Człowiek może się doprowadzić do takiego samozakłamania, do samousprawiedliwienia, do samoubóstwienia, do wmówienia sobie, że on nie potrzebuje Boga że on nie jest grzesznikiem, że nie potrzebuje się spowiadać, że co się będzie jakiemuś człowiekowi wyznawał swoje grzechy, Gdy on przecież nikogo nie zabił, to jest ścieżka szatana. A ten też nie widział w sobie zła. Ale przychodzi moment sądu i ludzie, którzy wypełnili nawet wiele dobra na tym świecie, bo przecież z Ewangelii Mateusza słuchamy myśmy w Twoim imię, Wyczynili cuda, wyzwaraliśmy ze zła. Tak, tak słyszeliśmy dzisiaj o Anglii. Jezus im powie: Nie znam was. Co z tego, że zrobiliście dużo dobra? Nie, nie uznaliście w sobie nieprawości. Słuchaliście, mówiliście o mnie, ale czym byliście wypełnieni? Prawdą czy kłamstwem? Wreszcie dzisiaj wieczorem. Więc stoimy wobec takiej trudnej Ewangelii, która nam przypomina, że pewnego dnia skończą się pewne iluzje i staniemy oko w oko z prawdą, którą ma na imię Bóg. I Bóg będzie chciał znaleźć w nas podobieństwo do siebie, czyli też prawdę. A jeśli nie daj Boże, znajdzie kłamstwo, to bez względu na to, czy byliśmy dobrymi ludźmi, czy bardzo dobrymi ludźmi, czy nawet idealnymi imitacjami Boga. Ale jeśli to będzie kłamstwo, to on powie nam: Nie znam was. Przypomnijcie sobie przypowieść o głupich i mądrych pannach. Czekają na swojego oblubieńca do ciemnej nocy, do północy. Żyją tak samo, nie do odróżnienia głupi czy mądry. Głupie panny i mądre panny jednakowo przeżywają swoje życie w ciemnościach, czekając na oblubieńca, na Chrystusa. Również i głupie, i mądre mają lampy. I głupie i mądre robiły coś przy tych lampach, ale kiedy rozległ się głos, oblubieniec idzie, kiedy rozlegnie się ten głos na tym świecie, że Jezus przychodzi, to okazało się, że głupie nie miały czegoś ukrytego, niewidzialnego, czego oliwy, ukrytej w naczyniach, ich płomienie przygasały. Jezus przyjdzie w największej ciemności na ten świat, o północy, po swoje dusze. I decydować będzie nie zewnętrzny wygląd i nie to, że wyglądamy na dobrych ludzi, albo że ja wyglądam na kapłana i chodzę tu w czatach liturgicznych. Będzie decydować wewnętrzny zapas oliwy, obecność Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Bo prawda usprawiedliwia, prawda wyzwala, prawda uzdrawia. I to prawda, to jest prawda dzisiejszego dnia nawet. Czym dzisiaj się wypełnia? Bogiem, czy czymś zupełnie innym? Dwóch ludzi może iść ulicą i jednakowo wyglądać, wchodzić do kościoła, albo trawiać msze, tak jak my tutaj z ojcem Michałem, i jak mówi Biblia, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, bo Bóg widzi serce. Widzi, czy człowiek jest uczciwy wobec niego, czy jest samozakłamany. Ja się boję o siebie samego, drżę i dzisiaj na tej Eucharystii proszę Jezusa, żeby mi dał siłę być prawdziwym, bo to wcale nie jest łatwo. Ciągle dostrzegać w sobie grzech, ciągle się do nich przyznawać. Ciągle prosić Boga o przebaczenia. To jest trudne. Nie raz, nie sto razy, tylko całe życie. Całe życie nie ulec nieprawości, czyli nie ulec tej pokusie, która mówi, a dokąd ja w końcu będę te grzechy w sobie widział i zlaściu? Skoro mi się to często zdarza, to może to nie jest grzech. A skoro tak większość ludzi robi, to może to nie jest grzech. Liczą się oczy Boga, a nie to, co inne oczy ludzkie widzą w nas.